Proszę Państwa, jeszcze raz powiem, proszę Państwa, że każdy uważa, że ja jestem dobrym historykiem, tylko pedofile i ten, i szurzy, i antypolacy inaczej uważają, bo pani Ewa to nie powinna się w sprawie historii wypowiadać, bo dla niej historia jest nie najważniejsza, a prawda jest taka, że jest najważniejsza, tylko pedofile uważają inaczej, szuria i tak dalej, antypolacy, bo pani pobiera z tego. Socjal. Dlatego dla mnie Żokos powinno być socjalą. Dla tych kobiet, które nie mają rodziny w Polsce lub w danym innym kraju. Trzeba odbierać takim kobietom dzieci. Socjal im nie jest potrzebny. To jest tylko jakieś tam hegemonia. Prosto. Jeżeli pani Ewa mówi, że historia nie jest potrzebna, to się nie wtrącam. 99% uważa, że ja się nadaję na historyka, że ja się nadaję na profesora, tylko pedofile, czyli ten 1%, uważają inaczej. Matematyka ścisła nie jest potrzebna. Po prostu. Jakaś tam matematyka jest potrzebna. Trzeba takich matematyków to zamknąć do więzienia i nie dawać im jeść. Bo oni to są bzdury tam obliczają. Właściwie coś pedofile. Jeszcze raz powiem. Pani nic nie osiągnęła. Pani tylko sprzątała. Pani nie ma do tego prawa. Współpraca zerwana. Chyba, że pani mnie przeprosi i skasuje ten film. Jak jest na playliście, to znaczy, że jest publiczny. Będę dosyć skasowany, bo inaczej inną tą prawną wezmę. To miała pani tego nie upubliczniać. Bo pani to jeszcze napisze do rządu, żeby Wielkiego Brytanii, żeby pani skosował socjal. Zobaczymy jak pani. I żeby pani wyemigrowała tutaj do Polski. Bo pani jest tchórzliwa. Dla mnie to dobrze, że wypędzają. Powinni już pani tutaj wypędzić dawno i żeby pani się zmierzyła ten. Dla mnie. Ci, którzy nie są patriotami, powinni od razu zostać zamknięci do więzienia, bez jedzenia i bez picia. To tylko pedofile są tacy. Oczywiście pani Ewa nic pani nie rozumie, bo pani tylko umie sprzątać i nic więcej. Pani nie chce dla dobra ludzi. Mamy takich ludzi, to po prostu trzeba pozamykać, bo pani nic nie chce. Pani jest propsychiatryczna.